Dancing Queen, Mamma Mia czy Waterloo. Te i inne najbardziej popularne przeboje zespołu ABBA usłyszeli uczestnicy dwóch koncertów, które zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie. Podobnie jak w przypadku szwedzkiego oryginału, w sali widowiskowej Gokisu zaprezentowała się czwórka solistów, którym przygrywała na żywo grupa instrumentalistów. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była Karolina Sambor-Kobiałka, artystka operowa, na co dzień prowadząca w Mykanowskim Ośrodku Kultury warsztaty z emisji głosu. O APIE już myślałam przez jakiś czas. Pierwszy raz wykonałam go, te utwory wykonaliśmy z wokalistami, które dzisiaj też będą śpiewać, ze mną z Kameratą Silesia w Nosprze. I jakoś dało to początek pomysłowi, żeby zrobić to w małym składzie czteroosobowym, tak jak naprawdę ABBA wykonywała. Plus instrumentaliści. ABBA uważana jest za jeden z najbardziej znaczących na rynku oraz kasowych zespołów muzycznych w historii. Sprzedali ponad 300 milionów płyt na świecie. Założony na początku lat 70. kwartet w ubiegłym roku po długiej przerwie wydał nową płytę, po czym ogłosił koniec burzliwej kariery. Piosenki znane na całym świecie, piosenki, które żyją wiele lat po tym, jak ABBA święciła triumfy. To chyba jest takie spełnienie dla każdego artysty marzenie, jak to jest? Myślę, że tak. Przede wszystkim dla wokalistów, którzy rzeczywiście śpiewają rozrywkę. Dla mnie jest to wyzwanie, ponieważ ja się specjalizuję w klasyce, więc, ale to jest fajne, że można się rozwijać w tym, bo to jest coś nowego, coś na czym też trzeba popracować i to jest super. Takie piosenki, które wszyscy właściwie znają, to się śpiewa łatwiej czy gorzej, jeżeli chodzi o publiczność? Więc tak. Na pewno znają melodię. Tekst nie wiem, może pierwszej zwrotki, ale nie wszystkich, więc wiadomo, że tekst jest istotny, bo ABBA cały czas praktycznie ma te same tonacje, utrzymuje się cały czas, jak gdyby wszystkie utwory są praktycznie identyczne, ale jednak różne. Więc jest trochę stresu, bo jednak ludzie to znają, więc trzeba to zaśpiewać no nie tak samo jak ABBA, bo jednak nie jesteśmy ABBą, ale tak, żeby zachęcić i żeby się podobało. Okazją do organizacji koncertów stał się Dzień Matki. Obydwa występy, zorganizowane jeden po drugim, miały miejsce w sali wypełnionej publicznością po brzegi. Przepięknie śpiewali, w ogóle jestem szczęśliwa, że mogłam tutaj dotrzeć. To jest dowód na to, że ABBA wiecznie żywa? Tak, tak, naprawdę, naprawdę. Bardzo mi się podobało. Było super, wszyscy jesteśmy zachwyceni. I przebojami, i wykonaniem, i aranżacją. Przeżywaliśmy to bardzo wszyscy, jak widać. Łakniemy muzyki, ona nam poprawia całe nasze ego, że tak powiem. Po prostu brakuje teraz takich chwil, niestety. Ale mamy nadzieję, że będziemy częściej mogli takie obiady jadać muzyczne. Nasze młode lata się przypomniały. No bardzo fajne wrażenia. I bardzo nam miło, żeby więcej takich właśnie było spotkań po tym czasie takim niefajnym, gdzie wszyscy tak się zastali w tych domach. To teraz się wszystko otwiera i myślę, że więcej będzie takich okazji do takich właśnie przeżyć. Jeden z największych sukcesów w karierze ABBA odnotowała w 1974 roku, kiedy to reprezentując Szwecję z utworem Waterloo, zespół zwyciężył w finale 19. konkursu piosenki Eurowizji.